Cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie, mając na celowniku tegoż oto niedźwiadka. Proszę? Mało tego, oczywiście niedźwiadek jest za gruby, żeby od jednego strzału polec. Dwa razy właśnie w banie. Jeszcze nie śpi. Trzy. Okej, w miarę dobrą miejscówkę chyba wybrałem, bo nie jest w stanie mnie podejść. Cztery. No ile jeszcze? Pięć. Sześć. Ej, idź. Idź ode mnie. Ja się stąd nigdzie nie wybieram. No oczywiście. No ile razy mam go jeszcze postrzelić? Dostał co najmniej 7 ładunków już z usypiaczem prosto w łeb. No wreszcie, Chryste, Panie, jakie to było wytrzymałe! Na szczęście tylko 300 za transport. Juhu! 300 GMP za transport, 130 nagrody za znalezienie go. Łatwo. 50 tysięcy w ogóle jeszcze od tych, od zwierząt. Bueno. Wydałem 300 na znalezienie go, a 180 tysięcy zarobiłem. Dobra, my lecimy teraz. Tak, pierwsze. To odznaczyć. Lecimy teraz powoli w kierunku tej elektrowni. Sobie już tak oznaczę na przyszłość, powiedzmy. Jedno przeładowane. Drugie przeładowane. Ale wolę mieć to. Na podorędziu. Coś medycznego znalazłeś. Okej, ma to prawie że na, prawie że po drodze, więc weźmy sobie to. Teraz obok i proszę bardzo, jedno, drugie, go. Jak nie futruję, czy nie ma tutaj gdzieś przeciwników, ale są jakby byli, to by ich piesem oznaczył. No to jest starsze, może z którego teraz tutaj. Okej. Okay. 500 i pół, nie, 500 50 całe metrów, to znaczy niecałe kilometra, już nieco ponad. Kurde, ciekawie teraz ten cały Emerik. Jak mówiłem już w pierwszym odcinku, ja jestem totalnie na bakier, jeśli chodzi o jakąkolwiek fabułę Metal Geara, ogólnie jeśli chodzi o całą sagę. Okej, nie, da się nawet normalnie przejść, co? Spoko. Ale akurat sam fakt tego, że Huey mógłby wpuścić nas do bazy właśnie tych ludzi tydzień lat temu, bo w sumie my gadaliśmy z Hueyem, jak wracaliśmy z Paz i z Chico w tym helikopterze. I on nam powiedział, że wszystko jest przygotowane i tak dalej, więc no, on albo coś spieprzył, albo faktycznie brał w tym udział. Dzikie zwierzę, to też tak interesuje. Dobra, jest tutaj droga. A gdzie jest tam, to już jest to wejście. Tak. Tu gdzieś po drodze powinna być roślina, to sobie mogę wziąć. Enemy
mam po prostu tak silnika. Kurde, o właśnie. Nie wiem, coś mówić o przeciwnikach, nie, ale... Zyskam chyba. Tak, to jest tam, jest. Silnika idzie dalej. Okej, na szczęście nawet nie tym światełkiem nie przyuważył. Serio, typie? Nagle ci się zachciało obrócić tę cholerną... ten cholerny reflektor. Nie zrobi... nie dam... nie zrobię się sam dwa razy w taki sam sposób. Gdzie? Tam idzie. I ona idzie tak trochę żwawiej. Ale czy oni idą, bo ktoś ich wołał, czy... Nie, tak po prostu szybciej. Okej. Okay. Pewnie wróg. Gdzie? Tam. Kurde, jak miałem z tej snajperce tłumik, to tak bym się teraz bawił, nie? Kolejny wróg. Może chociaż tę misję uda mi się zrobić po cichu. Weźmy tych koleś. O, ten na A do Intela, to bardzo dobry. Oj, to by się przydało zniszczyć. Ten na A do medycznego, to by bardziej by się przydał. W miejscu trochę jestem. To zabierzmy. Tego typu bym z chęcią przesłuchał. Jakim prawem o mnie nie zauważył? Nie wiem. Specjalistę. No i tyle nam powie, bo spoko. No, żeby mieć pewność, że za długo... Okej, dobra, po prostu dużo się zbliża. Dobra, jest tak mocno na widoku, ale tutaj raczej się za wielu ludzi nie kręci, więc sobie muszę stać. Jakiś gość, czy tam. Że jest burza, to mogę sobie troszeczkę... O! Tak, muszę stoi w świetle, Chryste Panie. I się zastanawiam, jaki znowu nie... jaki znowu nie będzie. O! O! Aj, taka milicja, kurde, myślałem, że tu mi zerwa. Muszę sprawdzić. Chyba tak. Dlatego zdejmijmy, bo nie widzą się nawzajem i to jest moja przewaga taktyczna. Nie? Ona nie wiem, czy burza nie trochę tego lodu, trochę lodu pocisku nie zmieniła. Czy nie zmieniła, nie przesunęła. Dobrze. Za chwilę burza przejdzie. Co jak co, ale ten jest trochę za bardzo na bloku. Zabierzmy go. Dobra, co mamy tutaj? A, prąd. Spoko. Nie. Weź mi tę broń. Odłóż typa. Oj, może lepiej w innym miejscu. Tylko nie bardzo jest jakieś dobre. Tak, go zostawmy. Ten. To był ten fajny. Zobaczcie, ktoś to zobaczy. No na 90% prawie każdy. Dobra, spróbuję wyłączyć prąd. Oj, oj. Ten śpi, ale on śpi takim snem zwykłym. Bieg. Przyda się. Nic, ty jesteś dobry. A, taki sobie.
więc... Tak więc śpij sobie dłużej. Zwróćmy uwagi na to, ile ma klinika jeszcze. No oczywiście. Dobra, proszę o to. Ten zrzuć. O, ten na A. Tego zabieramy. Dobra, nie ma teraz światła, więc powinni troszeczkę mieć problemy z widocznością. W dziwnym miejscu spadło, no, ale okej. Tu jest ten sensowny. Gdzie będę? Tak. Chyba zobaczył. O, idź. Dobra, wziąłka. Okej. Ktoś może mi przyuważyć. Oj, ktoś może. Chodź. Chodź, tutaj chodź. Jadę. No, jak miałeś do widzenia, to... Zamieć. Spójrzmy troszkę. Światło trochę. Słabo. No kurde, skończ ruszać głową. Zdążyłem. To jest pośrednio dobra taktyka, żeby ich lekko strzelić, a potem właśnie dać, sprzedać im te uśpienie. Problem tylko pojawi się w momencie, że to jest trochę marnowanie pocisku, no bo wiecie, jak już gościu raz dostanie w ciało, to po jakimś czasie prędzej czy później zaśnie. Znaczy, nie mogę tego znowu. Przecież nie. Nie ma, wyłączę drugi raz w ciągu w tak krótkim czasie, no to może być tylko podejrzane. Przecież wątpię, że to. Tak przez grę interpretowane, no ale wiecie, lepiej nie ryzykować. Tego typa też zabieramy. Tego typa bym się stąd z chęcią pozbył. Widzę bardzo hałasu. Dobra. On jest dobry. Średnio. Are you fucking kidding me?! No myślałem już, że się uda po prostu turbo stealtha mieć pierwszą misję. Dobra, no może to jeszcze nie jest oficjalna misja, ale po raz pierwszy mieć takiego turbo stealtha. Co? Nie. Bo oczywiście jak celuję mu prosto w twarz, to jeden pocisk chybił, a drugi musiał trafić gdzie? W pizzę. Fuck this. Ciężarówkę możemy sobie wziąć. Tego nigdy mało. To bym zaminował najchętniej. Dobra, jeśli to... Co? A, ten już po prostu wstał, dobra. O kurde, oczywiście, muszę przejąć przeładowanie. Pięknie. Okej. Myślałem, że już analizowałem, ale... się okazuje jednak nie. No to jest ciekawe, czy gra wychwytuje
takie kilka wyłączeń prądu z rzędu, nie na przykład podczas burzy jako ingerencję ludzką, czy po prostu... Czy za każdy raz będę muszę to sprawdzać. Teraz jestem 3 razy i muszę spać, tylko nie wiem, czy akurat trzeci posłuch go właśnie po prostu w głowę nie trafił. Dobra, nie są na razie nikogo nie wykrył. Ale tak, to na wszelki wypadek już to zaminujemy. Niestety te usypiacze właśnie nie są wieczne i to jest ten problem. For fuck's sake! Mam nadzieję, że to się jeszcze nie liczy do misji, nie? Bo nie, wolałbym, żeby się nie liczyło. Zrzućmy sobie już gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Zaopatrzenie. Te uśpienie powinno jeszcze trochę podtrzymać. To też broń znalazł, ale... A, tutaj coś stoi. Dobra, ja mam iść tam. To jest pojazd tylko. Dobra. Zanim to zbiorę, to... Myślimy ten pojazd. 10 tysięcy. Odzyskam... 800. O, powiedzmy, że warp. Dobra, czy mogę to wysłać? Nie. No, nie jest to, że to chyba aż tak dziwne. Dobra, teraz mogę to wysadzić. Akurat to mógłby się, ten tekst mógłby się nie powtarzać co chwilę. Okej, ale kurde, myślałem, że będzie otwieranie tych, a tu się okazało, że jest kutstenka. To dobrze, że wysadziłem ten radar przed otworzeniem. Bo nawet jak się tam typy pobudziły, no to cutscenka albo ich uśpiła, albo nie zaliczyła tego wybudzenia. Okej, 3 typa plus minus 2 ewentualnie, że kierowca i ewentualnie 2 jeszcze na prze... The fuck? Czy wy widzicie tego mecha? Postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency, but we need more time to finish it. Analyze transmission. He's been in contact with Big Boss. Right. Okay, jest Schoolface. Gada chyba z Huey'em. Planning on leaving us, Doctor? Huh? Co, jakieś bute? So you're just gonna kill me? Bioniczne nogi? Biomechaniczne? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards. I hope your friends give you what's coming to you.
to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. Co to był za... To był pojazd, czy... No dobra, ewidentnie da się w tym poruszać o wiele szybciej niż normalny człowiek, ale korzystanie z tego musi być zajebiście dziwne. Okej, ale mówił coś o Sahelanthropusie. To jest nazwa tego mecha? Jest pytanie, czy to nie jest aby jeden z tych tytułowych Metal Gearów? Trochę wygląda. Epizod 12. Hellbound. Kurde, to nie jest osobą, więc nie wiem, jak to tłumaczyć. Na pewno coś z piekłem. No oczywiście. Śmigłowiec, widzę. Pytanie, czy bym już zauważył pilot? Oj, prawie na pewno. Czy się zresetowali? Tak, zresetowali się. Bardzo dobrze. Skoro się zresetowali, to może będą tam lepsze typy. Wiecie, takie warte uwagi. I zabranie ich do bazy. Dziękuję. Nie, tylko bliżej pułap. Przecież nie bardzo wiem do czego. Zobaczajmy tych. Nie. Ja wiem, jak to jest skilla. No. O, pięknie, akurat tam ci się cili. No co ten śmigłowiec tak skanuje? Wygląda, by się zaciął. Patrzy się ciągle tylko w jedno miejsce. Tutaj kolejnych. O, ten jest zajebisty. Ten? Ma A, to już jest coś. Ten? Ten też ma A, to już sprawia, że warto go wziąć. Śmigłowiec dalej jakby w zaciętym miejscu. Tego nie przeładować. Wiecie, mnie boli fakt, że ja mam ile łącznie? Zajebiście! Cisza. Miało być tak dobrze. To jest lepszy. Gorszy zostaje. Ciop. To jest dobre, że on nie zaczyna od razu ględzić o tym, że jak zobaczy kogoś bądź coś porywane Fultonem, że nie zaczyna tym od razu ględzić, tylko dopiero jak się, jak wiecie, ta ekstrakcja
całości tylko na oj. Teraz już się odkleił od tego miejsca. Zajebiście. Wybierać się ta ekstrakcja dokona, to dopiero wtedy, wiecie, przez radio gada, że ktoś bądź coś zostało porwane przez głowiec. Rozszczęśmy sobie amunicji. Ale nie będę go się przysłuchiwał, bo to się chwilowo mija z celem. Ja muszę dać coś do bazy, a on mi jak da informacje, to tylko na temat czegoś, co jest w okolicy. Jestem wyżej. OP. Okej. Analizy. Kolejny nieskanowany. Na C. Maksymalnie na C. Czyli totalnie nie wart uwagi. Ty. O, ten już A. Tego warto by się wziąć. O, o. O, pięknie. Akurat gościu się odwrócił. Pięknie. Gdzie jesteś w głowie? Gdzieś indziej. To mi akurat odpowiada. Teraz zabieramy typa i zabieramy ciałko. No im się to raczej już nie przyda. Nie, mam gdzie. A ty chociaż w sumie. No dobra. Lecimy. Co? Dzięki, Stan. Nie ogarnąłem też. No i dobra, tu jesteśmy chwilowo bezpieczni. O, spoko, Ocelot. To jest droga. Nawet, że jest, ale zanim ktoś tu się pojawi, no to czasu nie. Zwariuje, zanim on się obudzi, to mnie już, już tam dawno nie będzie. Dobra, ale kurde, już pół godziny. Nie wiem, czy to dalej ciągnąć, nie? Dobra, ryzyk fizyk. Najwyżej po prostu wytnę większy kawałek tego wejścia do tej bazy. O, gość na A+. Nie? Czyli tactical takedown. A, dobrze. Nice! No, A+, tak? No, patrzcie, triple A normalnie pełną gębą. Proszę. Punkt kontrolny tylko z trzema typami. Dla mnie to akurat spoko, no bo daje mi to możliwość wejścia, zabrania teraz dosłownie wszystkich, bo wszyscy trzej są, czy są, mają dobre statystyki. Plus mogę im skroić też zapasy. Im, w tym przypadku nie strażnikom, tylko temu wojsku, któremu oni służą, czyli tamtej jakiejś armii sowieckiej. A samo mogę lecieć przez góry, znowu jest ten pieprzony śmigłowiec. Kurde, najchętniej bym go zestrzelił, ale wiecie jaki jest problem? Że nawet gdybym miał możliwość zrobienia tego, to od jednego strzału ten śmigłowiec raczej nie padnie. Oj, 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 oj. Muszę uważać, gdzie idę. Nie powinienem iść tam.
co jest najśmieszniejsze. Dwa do Intela. C. Dobra, też żeby tak nie zgarniać i zatrzymać się absolutnie wszędzie, bo w tym taki sposób potrwam wieki. Dobra, strasznie YOLO skok. C najwyżej. Zapasy może? Patrzę chyba. Księgu. Zero punktów. Żadnych. Księgu. A, to się akurat przydał. To co jak tam jeden. Już to widział? Nikt. Ale jak go przeniosę kultonem, no to raczej ten już to usłyszy, więc... się pozbędziemy i akurat skończył mi się tłumik. Okej, jakim on nie zauważył mnie za po tym wystrzale, nie wiem. Ale jestem akurat bardzo z tego zadowolony. Dobra, akurat ten, którego teraz... Jeszcze ktoś tu jest? Ciężko, kurwa, zapukać? Ja nie wiem, czy ten się nie odzywał przed chwilą. A. Bardzo fajna ocena. Nie spodziewałem się nikogo, kto miałby eski teraz. Byłoby to miłe, no ale nie spodziewam się nikogo z eski. Tak, a plus? No i ty musi mieć hełm, no oczywiście. Kolejny. Nie? Dobra, słyszeli wystrzał, ale nie wiedzą kto i skąd. Dobrze. Dobra, jeszcze dwóch typa tu zostało. Sprawdźmy ich. Plus i A. Już to jest zabawne, oni sobie biegną, ale jak ja bym zaczął teraz z nich podbiegać, no to by się oczywiście obejrzeli. Mimo iż zacząłem to po cichu, to i tak jest to liczone jako wykrycie. Jak znam życie. A dlaczego? Bo się włączył tryb reflex. Dobra, nie 36 minut, ja nawet nie jestem chyba w połowie trasy tego miejsca. No. O, przyjdzie nam się zająć jednak w kolejnym odcinku tamtym posterunkiem. Chyba ten był dobry? Tak, ten był bardzo dobry. No, przynajmniej póki co. Wiadomo, jak zaczniemy znajdować powoli eski, no to... wszystkie oceny B idą w odstawkę. W sensie, jak już bym znajdował samych A++, to już B powinny iść w odstawkę. Na logikę. Teraz są nieco zgarnięte. Okej, znajdź jakieś miejsce, gdzie bym się... przyczaić. Chcę, żeby sobie to audio wyrazować. Dobra, tu myślę, że może być w porządku. Nie powinien mnie zauważyć. No i dobra.
Tak, ja w tym momencie sobie przejrzę Androidę, zobaczę, czy coś tam mam do wzięcia, poza tym jak oddam oczywiście. No a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym to spenetrujemy tamtą bazę, ale patrzcie już jak długie robią się misje. To jest pierwsza misja, którą ja muszę podzielić na dwa odcinki. Gdzie większość czasu tego odcinka zajął mi tylko dojście do miejsca, w którym mogę wykonać jakąś tą. Czy wykonać, w którym muszę tą misję rozpocząć tak naprawdę. Teraz to się odblokowało. A coś było, co było? Był. Było. Było odtegowane, ale nie było. A, ten misiek się odblokował, dobra. Wyglądał w jakiejś części białe, a nie brązowe, ale to tam detal. Dobra, to tak, ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku lecimy do bazy i zgarniamy zapewne Emeryka do naszej bazy. I zadamy to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale.